Sam to powiedział. Otóż na końcu zacznę myślący, filozofów, demonologów, teologów, którzy zajmujący się profesjonalnie zagrożeniami duchowymi, w tym oczywiście kultywmanizmem, które mówią dokładnie to, co ja w tej chwili. I nie ma żadnego powodu, żebyśmy z jakimś kompleksem przykurczu intelektualnego wycofali się i powiedzieli, nie, nie, może to rzeczywiście taka książka dla dzieci. Moi drodzy, to nie jest ta książka, to jest problem. Problem czy Harry Potter, czyli że widzicie Państwo, czyli że nie tylko cerkiew prawosławna zabrania czytanie Harry'ego Pottera, ale już i Kościół katolicki, bo u nas Sawa, metropolita Polski, mówi, to co, wy nie macie co czytać, takie śmieci, Harry Potter? I ukazała się w cerkwi świętej Marii Magdaleny taka broszura, proszę Państwa. Żeby nie czytać. Nie czytać Harry'ego Pottera, żeby nie czytać Harry'ego Pottera. Także dziękujemy za informację na temat Harry'ego Pottera. Czyli magia, czary, proszę Państwa, w ogóle no, u Żydów były zabronione. Jak Żydzi przechodzili przez ziemię kananejską, Jebuzejczyków, Amorejczyków, Moabitów i innych, to Bóg powiedział, że to, co czynią te narody, wy nie macie tak czynić. Ale Żydzi jednak nie chcieli się słuchać Jahwe, zwłaszcza nawet już wtedy, kiedy Mojżesz poszedł po przykazanie na górze i gdy wracał, to oni mieli cielca ze złota ulepionego, no bo to 40 dni trwało, a oni mieli jednak pełno złota z Egiptu, które przenieśli, jakoś ukradli, Jahwe im na to pozwolił, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale hola, hola, Bóg tutaj ma swoje prawa, a oni to wszystko w czambuł potępili i krowę ze złota, cielca ze złota, bydło ze złota. No i tak samo jak kiedyś Żydzi postępowali, tak ich następcy, proszę Państwa, co my tutaj opowiadamy w naszym radiu latającym, obrotowym, proszę Państwa. Radiu Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra, w systemie moherowym. Dlatego mówimy o mafiach żydowsko-watykańskich.